Mercedes W211 przedlift, a wymiana pompy paliwa. Zaczynamy od rozłożenia tylnego fotela. To jest kombi, co nie ma większego znaczenia, aczkolwiek strona pasażera. Odchylamy siedzisko, tu usuwamy się, odchylamy wykładzinę. Znajduje się jedna zaślepka, taka duża, pod którą będziemy mieli pompę paliwa. Tu jest druga, po stronie kierowcy, tak? Jest druga. Tam nie ma pompy paliwa, tam jest moduł z filtrem. One są połączone rurkami, ale jeżeli chcemy wymienić pompę paliwa, to musimy odkręcić tą po stronie pasażera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zacząłem właśnie odkręcać. Ósemka, M8, śrubki, sześć śrubek. Usuwamy, czyli odkręcamy. I zaraz to będziemy mieli gotowe. I zobaczymy, co znajdziemy pod spodem. Ops. Ja tu wrzucam do podłokietnika, bo przynajmniej tu wszystko będę miał pod ręką. Ok, teraz musimy posłużyć się pewnie śrubokrętem. Mamy takowyż. Aha, jeszcze przed odchyleniem, tu jest taki plastikowa śruba. O, w tym miejscu. Ona jest przykręcana tutaj. Tak, o. Tam trzeba odkręcić. Tutaj klucz numer 24 się przydaje do odkręcenia tego w prosty sposób, albo jakimiś innymi uniwersalnym kluczem. O, odchylamy klapę, odłożymy ją. No brudno, po 20 latach ma prawa się zgromadzić brud. VDO, tak. Made in Germany. O, no i co teraz? Teraz musimy... Aha, ta jest zwrócona w tym kierunku. Dobrze. O, to zapamiętać, żeby ten znacznik był zwrócony tutaj. To jest... Tak, to jest zaznaczenie, żeby pływak nam tam dobrze się ułożył i żeby dobrze wskazywał. No i co? No teraz musimy odkręcić to, posługując się takim większym śrubokrętem, ale to zaraz też nakręcimy.